Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję słuchawek audio Skullcandy Lowrider. Jest to model, który zdobył już spore uznanie dzięki temu, że są to słuchawki lekkie, wygodne, tanie, a jednocześnie w miarę przyzwoicie grające. Sam byłem tego bardzo ciekaw, ale udało mi się o tym przekonać, tak więc dzisiaj podzielę się z wami wrażeniami w tej recenzji. Dodam też, że to jest wersja taka troszeczkę starsza, będąca już na rynku jakiś czas. Jest to wersja 2.0. Natomiast w testach mam także wersję 2.5, wersję nowszą, nieco droższą, nieco bardziej ulepszoną. Ją zobaczycie też niedługo na kanale w recenzji oraz w specjalnym porównaniu z właśnie tym modelem. Tak więc zaczynamy, zapraszam was do oglądania. Okej, moi drodzy, same słuchawki zaprezentuję wam za chwilkę, natomiast zrobimy sobie też test mikrofonu, ponieważ te słuchawki mają także mikrofon umieszczony na kablu, taki do użytkowania chociażby ze smartfonami. Przy okazji zobaczycie sobie, jak te słuchawki leżą. Dopasowanie ich nie jest problemem. Są naprawdę lekkie i wygodne. No dobrze, w tym momencie dźwięk już się nagrywa na mojego smartfona. Jest to Nokia Lumia 620 i możecie posłuchać, jak jest z jakością dźwięku tego tutaj malutkiego mikrofoniku. Myślę, że jak na komunikację taką do smartfonów jest całkiem przyzwoicie. Okej, moi drodzy, tak więc oto słuchawki Skullcandy Lowrider. Jak widzicie, słuchawki niewielkie, konstrukcja bardzo prosta, bardzo lekkie i przy okazji też w miarę wygodne. Oczywiście nie zabrakło tutaj słynnego logo Skullcandy, czyli takiej czaszki. Też mamy to logo tutaj na pałąku. O, teraz to widać. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, to słuchawki są mocno składalne, już wam pokazuję. Pierwszy przegub mamy tutaj na górze, widzicie, składa się to tak. Tutaj mamy obrotowe nauszniki i kolejne przeguby. Tak więc ze słuchawkami w najprostszy sposób mówiąc, możemy zrobić coś takiego. Czyli widzicie, zajmują niewiele miejsca, składają się bardzo fajnie. Jeśli sobie wydłużymy prowadnicę, no to powstaje nam coś takiego. Jeśli chodzi o prowadnice, no to są cienkie i plastikowe, jak widzicie. Natomiast myślę, że do tej konstrukcji są wystarczające i całość jest na tyle elastyczna, że nie powinno się to niszczyć. Natomiast oczywiście jak pociągniemy siłowo, to wszystko połamiemy. Dlatego z takim sprzętem trzeba odpowiednio się też obchodzić. Co do tego plastiku, no to jest takiej podstawowej jakości. Nie jest zły na pewno, ale nie jest to też najwyższej jakości plastik. Tutaj mamy dwie poduszki, dość duże i takie średnio miękkie. Ale one moim zdaniem nie muszą być jakieś specjalnie miękkie, ponieważ dobrze spełniają swoją funkcję. Co do prowadnic, to jeszcze wam powiem, że mają one takie stopnie wysuwania, więc możemy to sobie precyzyjnie wyregulować, bardzo fajnie. Następnie mamy też logo Skullcandy, opisy prawa, lewa. I same nauszniki też nam się potrafią tak jeszcze wyginać, więc możemy to generalnie do naszych uszu dość dobrze dopasować. No jak widzieliście, przewód wychodzi z obu muszli, potem mamy mikrofon, następnie przewód się łączy i mamy 4-pinowego pozłatanego mini jacka 3,5 mm. Przewód to jakieś 120 cm, a jeśli chodzi o parametry tych słuchawek, to są standardowe. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, 32 ohmy oporności, więc taki standard. No i jeszcze ostatnia rzecz, wnętrza nauszników. Jak widzicie, są malutkie, przetworniki są tutaj niewielkie. Są to słuchawki typowo nauszne. A jeśli mówimy już o tych tutaj gąbeczkach, to zobaczcie, są naprawdę miękkie. I wykończone jest to prawdopodobnie ekoskórą, bo skóra to chyba w tej cenie nie jest. Natomiast wygląda to i funkcjonuje w tej cenie naprawdę fajnie. Jak słuchawki sobie dobrze dopasujemy, to leżą idealnie. Przede wszystkim nie powodują ucisku, ani ten ucisk nie jest spowodowany tutaj od boków, ani też góra w żaden sposób nie ciśnie. Po prostu leżą, przylegają bardzo, bardzo fajnie. Jeśli je sobie odpowiednio dopasujemy, to naprawdę można w nich przesiedzieć kilka godzin i uszy mają bardzo dobry komfort. Za chwilkę zobaczycie też całą sekcję dźwiękową. Natomiast co do moich wrażeń na temat dźwięku, powiem wam, że są naprawdę dobre. Jak na słuchawki w cenie około 100 zł, to jest naprawdę fajnie. Dźwięk jest dość mocny i dość szczegółowy. Mamy całkiem fajny, ciepły bas i w większości gatunków muzycznych te słuchawki radzą sobie naprawdę dobrze. Oczywiście nie jest to produkt,
który będzie w stanie zadowolić audiofilów. A teraz przejdźmy już do części audio. Moi drodzy, czas na podsumowanie. Słuchawki Skullcandy Lowrider w wersji 2.0 to w tej chwili naprawdę bardzo opłacalny zakup, ponieważ słuchawki te kosztują naprawdę niewielką kasę, a grają bardzo, bardzo przyzwoicie. Przy okazji są w miarę wygodne, bardzo lekkie, składane, no i ogólnie posiadają bardzo wiele zalet. Jeśli można by się do czegoś przyczepić, to do przewodu wychodzącego z muszli. W nowszym modelu już tego nie ma, zobaczycie to w kolejnej recenzji. Natomiast generalnie jak do posłuchania muzyki na komputerze czy ze smartfona, słuchaweczki naprawdę fajne i godne polecenia. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Odwiedźcie także mojego Facebooka, zajrzyjcie do opisu filmu po ciekawe linki. A za chwilę zobaczycie jeszcze ostateczną planszę z podsumowaniem tego testu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!